Ponad 93 miliony złotych dofinansowania z rządowego Polskiego Ładu dla powiatu wejherowskiego. Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację 14 zadań, w tym przede wszystkim na przebudowę powiatowych dróg. Ponad 93 miliony złotych środków z programu inwestycji strategicznych Polski Ład z drugiej transzy na inwestycje samorządowe w powiecie wejherowskim, zarówno samego powiatu, jak i poszczególnych gmin tego powiatu. Nadal w tym rozdaniu dominują drogi, ale pojawiły się też już inne projekty, chociażby bardzo ciekawy ten projekt miasta Rumia, zagospodarowania opadów i wód opadowych i uregulowania tej gospodarki wodnej. To również ma zapobiegać takim lokalnym podtopieniom w razie nawałnic, ale nadal drogi na pierwszym miejscu. Tym razem na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej z Luzina w kierunku Robakowa, także łącznie z rondem i budową ulicy Kościelnej. Inwestycja bardzo ważna i bardzo potrzebna. Widzimy, jak tam jest niebezpiecznie przede wszystkim na tej drodze, a po oddaniu trasy kaszubskiej, która ma być w niedługim czasie oddana, na pewno ten ruch się zwiększy, więc ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Skoro otrzymaliśmy środki, otrzymaliśmy 16 800 000, możemy przystępować do postępowania przetargowego i zacząć realizację tej inwestycji. Spotkanie z wiceministrem i przekazanie czeków odbyło się na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Przypomnijmy, że w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych powiat wejherowski otrzymał również dofinansowanie na rozbudowę tej placówki. Inwestycja za niemal 17 milionów złotych już się rozpoczęła. Prace potrwają półtora roku.